Serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania kanału Z Buta Wjeżdżam. Kamil Mokrzycki, Sound and Grace. Dzisiaj Z Buta Wjeżdżam odwiedził Kamil Mokrzycki. Witamy. Cześć, serdecznie. Dziewczyny. Witamy. Witamy ponownie. Twoje początki były w chórze kościelnym. Czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, ja zaczynałem śpiewać i całą swoją przygodę z muzyką rozpocząłem rzeczywiście w takim zespole przyparafialnym, bo to nawet ciężko nazwać chórem, ale to był taki zespół i to było przy okazji spotkania TZ w Warszawie, takich spotkań. I tam rzeczywiście zafascynowała mnie grupa muzyczna, która świetnie śpiewała i wtedy sobie pomyślałem, że fajnie by było do nich dołączyć. Co prawda nie wiedziałem, czy jakoś super umiem śpiewać, czy nie, bo trochę innymi rzeczami wtedy się zajmowałem. Ale tak to się zaczęło. No a przez Kościół, dlatego że ja pochodzę z rodziny katolickiej, która dosyć blisko funkcjonowała zawsze przy Kościele, więc naturalną rzeczą było to, że zostałem tak wychowany w wierze katolickiej. Ja uważam, że kwestia duchowości jakiejkolwiek jest jedną z ważniejszych rzeczy w życiu i w ogóle ludzie, którzy nie mają tej sfery duchowej jakoś rozwiniętej albo nie dbają o nią, są o coś tam ubożsi, bo to zmusza do przemyśleń i moim zdaniem jest też jakoś tak bardzo mocno zespojone z artystyczną sferą życia, nie? Że człowiek ma jakieś przemyślenia, pewną wrażliwość, to łatwiej mu też się wyrażać poprzez sztukę. Na początku był chór kościelny, później były studia, wyjazdy, koncerty. Nie, to troszkę inaczej, bo na początku było rzeczywiście śpiewanie w zespole przy kościele, a później było liceum. Ja byłem, ja chodziłem do liceum, zdałem do klasy plastycznej, dlatego że ja, tak jak mówiłem, trochę inne rzeczy zawsze miałem w głowie, ja zawsze rysowałem, malowałem. I kwestia plastyki była mi bliższa i rzeczywiście dostałem się do szkoły, do klasy plastycznej w liceum Jana III Sobieskiego w Warszawie. A tam i ja w pewnym momencie na jakimś wyjeździe integracyjnym po prostu zacząłem dla wygłupów śpiewać z nimi przy ognisku, przy gitarze. I tak się zaczęło. Pani od chóru tak zaprosiła mnie na przesłuchanie. Co zadecydowało o tym, że to jednak nie malarstwo, a muzyka wygrała? Chyba jakoś tak naturalnie, bo ja chciałem zdawać na historię sztuki i na projektowanie wnętrz i nie skompletowałem teczki z pracami na wnętrza, a równolegle wymyśliłem sobie szkołę muzyczną drugiego stopnia i do tej szkoły dostałem się z pierwszą lokatą, więc jak już się dostałem do tej szkoły muzycznej, to te wszystkie egzaminy jakoś tak lekką ręką potraktowałem. Z egzaminu na historię sztuki wyrzucili nas, mnie i moich kolegów, w trakcie, dlatego że... Za zachowanie. No, wygubialiśmy się za bardzo. Dobra, czyli przypadek. No przypadek. W sumie nie wiem, czy przypadek. Nie powiedziałbym, że przypadek, bo ja też chciałem już po moich doświadczeniach w chórze szkolnym i koncertowych i po tym, jak się zaraziłem już na 100% w ogóle muzyką i zacząłem się uczyć emisji głosu i trenować swój wokal, to rzeczywiście stwierdziłem, że to jest coś, co bym chciał robić. Generalnie też można wyczytać w twojej biografii, tak? Na przykład na stronie waszego chóru. W biografii na stronie naszego chóru. No jest coś takiego. Muszę to sprawdzić, jak wrócę do domu. Jest. Kamil Mokrzycki. Drugie miejsce. I co tam jest napisane ciekawego? Założycie. Nie, no generalnie chodziło mi o to, że możemy wyczytać, że jednak troszeczkę zwiedziłeś i jednak chyba te podróże trochę pomogły w tym, żeby się dokształcić bardziej pod kątem muzycznym. Przede wszystkim tak. No dużo jeździłem z chórem Tutti Cantamus z mojego liceum i koncertowaliśmy rzeczywiście w całej Europie. To było bardzo fajne. Oprócz tego też przez 10 lat jeździłem prowadzić warsztaty na Białorusi, gdzie ekipa z Polski jeździła na Białoruś i tam prowadziła warsztaty z młodzieżą. To było też super doświadczenie. No i myślę, że finalnie chyba takim przełomowym momentem był Londyn, gdzie mieszkałem ponad pół roku i chodziłem do takiej szkoły muzycznej, do takiego instytutu, gdzie się przekwalifikowałem ze śpiewu operowego, bo szkołę muzyczną, jaką robiłem w Warszawie, to był śpiew operowy.
na śpiewanie rozrywkowe. Także to tam też to mi otworzyło bardzo dużo w głowie. Po Londynie przyszedł czas na założenie chóru. Nie, chór był wcześniej. My za nią, zakładając sam Grace, mieliśmy niespełna 18 lat. I byliśmy dyrygentami, samozwańczymi. Myślę, że dzisiaj jak się nad tym zastanawiam, to myślę, że taka trochę głupota nasza, trochę młodzieńcza odwaga i jakiś taki szaleńczy pęd i niesamowita trochę wiara w siebie, a może czasami nawet niezdrowa, takie zapatrzenie w siebie, pozwoliło nam napędzić ten motor, który ciągnie ten zespół do dzisiaj, bo myślę, że gdybyśmy z tą świadomością, którą dzisiaj mamy, chcieli założyć zespół, to by nam się to nie udało. Ciężko. Wielu rzeczy byśmy się bali, pewnie jeszcze więcej byśmy się przestraszyli wielu sytuacji i zrezygnowali z tego, zanim byśmy zaczęli składać zespół. Wtedy w ogóle o wielu rzeczach nie myśleliśmy, po prostu rzuciliśmy wszystko się na głęboką wodę i to było istne szaleństwo, które zaowocowało Sound & Grace, które można obserwować właśnie dzisiaj. Widać, że w każdej stacji telewizyjnej, na każdych eventach, imprezach Sound & Grace, Sound & Grace, Sound & Grace. No, mnie to cieszy niesamowicie, no, że mamy szansę się gdzieś tak realizować muzycznie, bo zawsze jest tak, że mamy coś tam zapisane i się to wydarza. W naszym przypadku to jest niesamowita siatka różnych spotkań, które zaowocowały tym, co się dzieje dzisiaj. I myślę, że gdyby nie to, że trafiliśmy na odpowiednie osoby, które wiedziały, miały pomysł, jak nam pomóc, wiedziały, w jakim kierunku ten zespół powinien pójść i bardzo z olbrzymią determinacją po prostu nas pokierowały, to by nie miało miejsca, no bo jednak show biznes rządzi się własnymi prawami i człowiek, który nie wie, jak się po nim poruszać, może sobie zrobić bardzo dużo krzywdy. Także no my mamy bardzo dobrych przewodników i myślę, że to jest sukces tego zespołu. To kwestia dobrych przewodników, czy na przykład uczestnictwo w różnych talent show? Wszystko się składa na, tak jakby na ten sukces i nie umniejszałbym tutaj niczego, ale obserwujemy wielu bardzo zdolnych wokalistów, którzy występują w talent show, a niestety ich płyt na półkach w sklepach nie widzimy. No, nie ma do tej pory. I myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że nie trafiają na odpowiednie osoby, które pokierowałyby ich karierą, czy gdzieś tam wykorzystały ich możliwości wokalne. Programy pomagają bardzo, ale też programy to jest takie miejsce na chwilę. Jakbym, jeżeli ktoś by mnie zapytał, zresztą wiele osób mnie pyta, czy ja polecam komuś pójście do talent show, to ja zawsze mówię, że nie polecam. Dlatego, że człowiek po takim programie czuje się, może się poczuć lekko wykorzystany i to jest dla osób, które mają bardzo silną strukturę psychiczną i bardzo konkretnie wiedzą, czego chcą w muzyce, bo taki program nie pomoże jednostce, poza tym, że będzie miała przez 3 miesiące zainteresowanie wokół swojej osoby i przybędzie jej kilkuset znajomych na Facebooku, bo tym się przejawia popularność po takim programie. Ale no niestety to jest rozrywka, to jest show na chwilę, to musi stworzyć jakieś widowisko. Tam idzie wielu bardzo zdolnych ludzi, którzy powinni równolegle wydać albumy, a nie będą w stanie, bo tam się promuje trójkę finałową, później finalistę. Tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na stację telewizyjną, na jurorów, na to, na co w danym, tak, na to, co w danym momencie chce dana stacja sprzedać telewidzowi, a ta muzyka jest gdzieś obok. No, na szczęście pojawiają się takie formaty telewizyjne, które stawiają na muzykę i przynajmniej można posłuchać fajnych wokalistów. Jak to było, że wy na przykład się zgłosiliście na castingi, pre-castingi? Czy mówisz o Mam Talent? Tak. No z nami było... Mówię o Mam Talent, tak? Mówię o TVN-ie. Z nami było istne szaleństwo, jeżeli chodzi o Mam Talent, bo my mieliśmy burzliwą historię. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek w wywiadzie o tym mówiliśmy, więc może być, że u was pierwszy raz o tym powiem. Z Buta wjeżdżam. Pierwszy raz Kamil Mokrzycki. O, Mam Talent. Nawet nie o Mam Talent, co X Faktorze, bo my byliśmy na początku w X Faktorze w pierwszej edycji. Tam nawet nas nie pokazano, mimo tego, że my przeszliśmy do etapu, tak jakby przechodziliśmy jak burza przez wszystkie etapy i w pewnym momencie no, się okazało, że... Że papa. Tak, że nie pasujemy do formatu i dostaliśmy później
propozycję, żeby się zgłosić na castingi do Mam Talent. I w Mam Talent już zaprezentowaliśmy pełen wachlarz naszych możliwości, a z tym X Factorem było tyle śmiesznie, że po prostu, jak później się dowiedzieliśmy, no nie było miejsca dla takiej formacji jak nasza w pierwszej edycji i mimo tego, że się bardzo, tak, mimo tego, że się bardzo muzycznie podobaliśmy, to jednak konwencja tego programu wtedy jeszcze nie zakładała obecności aż tak licznej grupy, więc to nas dyskwalifikowało. Stąd pojawiliśmy się w Mam Talent. Czyli wszystko wyreżyserowane. Nie, to nie jest wszystko wyreżyserowane, ale oczywiście są osoby, które czuwają nad tym, żeby to miało ręce i nogi, bo gdyby ktoś nie kontrolował tego. Znaczy pojawiło się już tak dużo artykułów obnażających funkcjonowanie tych programów muzycznych, że osoby, które się tym interesują, no to wiedzą, że to niestety jest tak, że gdzieś jest tam jakaś mini kontrola nad tym wszystkim, żeby to było atrakcyjne dla telewidza. Ja jak się zorientowałem, jak to wygląda, czułem się lekko oszukany. Wasza płyta, Atom? Taki ma tytuł, tak? Uzyskała status platynowej. Tak, to prawda, udało nam się. Więc gratulujemy. Dzięki wielkie. Udało nam się w dosyć krótkim czasie w sumie. To olbrzymi sukces, bo płyta nie ma roku i tam kilka miesięcy po wydaniu już była złota, a teraz jest platynowa. Taki prezent na święta, bo to przed świętami się o tym dowiedzieliśmy. Ja gdzieś wierzę bardzo w ten materiał, bo przyznam się szczerze, że po długiej przerwie sam wróciłem do takiego kompletnego przesłuchania płyty od A do Z. Bo po nagraniach człowiek musi trochę odpocząć od tego materiału. Później jak jeszcze z nim koncertuje i śpiewa go na bieżąco na koncertach, to też ja osobiście cieszyłem się, że mogę uciec od oryginalnych nagrań, żeby móc zaprezentować coś świeżego, coś innego na koncertach. No ale jak wróciłem do tego materiału, to stwierdziłem, że to są naprawdę dobre, bardzo dobre piosenki. To pierwsza sprawa. Druga rzecz, że jest tam przynajmniej cztery utwory, podczas których ja przenoszę się w inną przestrzeń. To jest niesamowite, bo jak nagrywaliśmy w studio utwory, to zdarzały się takie momenty, że się spotykaliśmy w jakiejś innej przestrzeni. Że po prostu czuliśmy, że to jest ten moment, to miejsce, ten punkt, że pamiętam, jak nagrywaliśmy Nadzieję i była godzina chyba aż w pół do drugiej w nocy, po sesji nagraniowej od 10 rano, z jakimiś tam przerwami na jedzenie i na odpoczynek, żeby nie zwariować, ale non-stop ktoś nagrywał w studiu, albo solówki, albo chóry, albo dziewczyny, albo chłopcy i tak cały dzień. I wieczorem usiedliśmy w studiu i zaczęliśmy nagrywać takie intymne partie, chuchane, te właśnie oły, które są w Nadziei. I pamiętam te obrazy, które wspólnie sobie budowaliśmy, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy, mówiliśmy, czym dla nas jest ta piosenka, o kim, o czym myślimy, gdzie się przenosimy. I nagle po prostu przygasiliśmy światło w studio i była godzina w pół do drugiej i my nagrywaliśmy te oły i każdy, i czuć było w powietrzu tak jakby coś niesamowitego. I jak ja słucham tego numeru, to ja to czuję też tak jakby wracam myślami do tego czasu i cieszę się, że udało nam się to przenieść. I wiem, że jest kilka takich momentów na tej płycie, które po prostu mają w sobie żywą prawdę, coś szczerą emocję, coś prawdziwego, twórczego, artystycznego, co udało nam się przenieść. Wczoraj, dosłownie wczoraj wieczorem siedziałem w domu myśląc o różnych rzeczach, o życiu i napisała do mnie moja koleżanka, zresztą trenerka, z którą ćwiczę na siłowni. Temat siłowni za chwilę. I napisała do mnie, że ma doła od dwóch dni maksymalnego i że siedzi właśnie i słucha naszej płyty i że niesamowicie ją to podnosi i że bardzo dziękuję. Więc no, dla takich momentów człowiek też robi takie rzeczy. Po prostu jesteście natchnieni. No. To nie o to chodzi. No, to jest tak, że wiecie, to jest ciężko, żeby grupa ludzi, która śpiewa razem, była w danym momencie w punkt. Taki punkt muzyczny, żeby wszyscy byli na 200% zaangażowani emocjonalnie. Nikt nie był gdzieś tam rozkojarzony czy skupiony na technice wokalnej, tylko na przesłaniu, które ma dana piosenka nieść. A nam na tej płycie wiele razy udało się tak spotkać i to jest sukces tego. Drogi Kamilu, powiedz nam, jak się przygotowujesz do trasy koncertowej? Słuchajcie, no
Pijecie do tematu, który już poruszyłem, więc do treningów i do siłowni. I to prawda, że tak jakby dla mnie zawsze ruch i swego rodzaju trenowanie było dosyć istotne i ważne, a podczas pracy nad płytą i trasy koncertowej jest kluczowe, bo jest to dla mnie niemalże terapia. Ja się podczas treningów odstresowuję, wyłączam się na wszystkie stresy, problemy, schodzą ze mnie wszystkie napięcia emocjonalne i muszę się przyznać, że jestem uzależniony od siłowni, jeżeli o to chodzi. Wiele osób myśli, że gdzieś tak próżniaczo chodzę tylko dlatego, żeby super wyglądać. Żeby oczywiście tak. Oczywiście jest to niesamowicie fajna sprawa, kiedy człowiek budzi się rano i jest w stanie zaakceptować to, jak wygląda i się cieszy z postępów, które robi, ma jakiś cel, ale to ma zupełnie inne dno w moim przypadku. Na mnie działa siłownia terapeutycznie i mi pomaga we wszystkim, także muszę wam powiedzieć, że w najbardziej burzliwym okresie koncertowania w grudniu, kiedy niemalże graliśmy po 2-3 koncerty dziennie, do tego były nagrania telewizyjne, nagrania studyjne różne, nie wyobrażałem sobie przerwać treningu. Potrafiłem wrócić z koncertu o godzinie, nie wiem, 20-21 do domu i pójść zrobić trening jeszcze, albo wstawaliśmy o godzinie 7 rano, żeby wyjeżdżać gdzieś i wjechaliśmy do hotelu, były 2 godziny przerwy przed koncertem, wszyscy szli odpocząć, a ja szukałem siłowni w hotelu i starałem się zrobić trening, bo mnie to po prostu relaksuje i daje mi siłę do pracy na scenie też. Czyli takie twoje uzależnienie pozytywne. Trochę tak, pozytywne, no. Na pewno pozytywne, ale uzależnienie. Zdrowie. Pozdrawiam wszystkich kolegów z siłowni. Nareszcie mogę to zrobić, bo zawsze... Tylko u nas. Tak, zawsze bardzo dokuczają, że o nich zapominam i nie macham im ze sceny, więc... No, diety, ja raczej mam taką dietę, żeby jeść jak najwięcej, bo ja zawsze byłem szczupły i walczyłem o kilogramy, więc u mnie wygląda to tak, że po prostu jak tylko mam apetyt, to jem wszystko, co mi wpada w ręce, bo kwestia zrzucenia kilku kilogramów jest dla mnie żadnym problemem. Bardziej mam problem, żeby przybrać. Także... A starasz się jeść regularnie na przykład, żeby... Tak, no ważne, staram się trzymać wszystkich tych założeń, które, że tak powiem, są przypisane osobom trenującym regularnie na siłowni. Ale ciężko jest jeść regularnie, jak się spędza 10 godzin w busie, przyjeżdża się, od razu wbiega się na scenę, żeby się nagłośnić, później ma się 2 godziny właśnie, żeby przygotować się do koncertu. Co, wszystko mamy? Dziękujemy. 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 Gotowe? Mówi, co mam robić, bo to będzie, no właśnie wiem. Ile pan ma władzy? Nagrałam to, akurat jest! Się nagrała szklankę. Ona siebie ogląda, tak? Tak, ona... Z buta wjeżdżam, sami robię... z Leszkiem.